Państwa, jest mi niezmiernie miło. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że po kilkunastomiesięcznych staraniach i prośbach wreszcie zechciał pan Krzysztof Byskowski do nas przybyć. Witamy gorąco. Bardzo lubi i ceni. Większość, bo nie wszyscy. Zaraz powiem dlaczego. Witam oczywiście bardzo serdecznie i Państwa wszystkich tu zebranych. I teraz może przedstawię pokrótce, dlaczego nie każdy kocha pana Byskowskiego. Niedawno znalazłam w internecie taki krótki tekst. Znaleźliśmy się w parszywym miejscu historii. Takim, w którym przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach, nabiera kolorytu dantejskiego piekła. Myślę, że gdyby kremlowski Wataszka zdobył się dziś na wyznanie, zamordowaliśmy delegację Polaków w drodze do Katynia i co nam zrobicie? Wolny świat zamknąłby uszy na te słowa i zaapelował do nas, byśmy nie ulegali prowokacji i nie dali się ponieść fali rusofobii. Podobny apel usłyszeliby Polacy, gdyby hordy bandytów przekroczyły otwartą granicę z Kaliningradem, z Królewcem oczywiście, i zaczęły wyzwalać rosyjskich obywateli spod jarzma polskich panów. I jeszcze dlaczego nie lubią pana Krzysztofa. Jest rok 2012, 19 maja. Pan Krzysztof wpada w spór z panem Wałęsą. I wówczas pan Cęckiewicz wystosowuje list, oświadczenie, w którym czytamy. Od 20 lat mamy do czynienia z wciąż ponawianymi próbami zakłamywania biografii Lecha Wałęsy, a w konsekwencji również i polskiej historii. W tym destrukcyjnym dziele niestety uczestniczą również sądy. Wydają one wyroki sprzeczne z udokumentowaną wiedzą historyczną. Ofiarą tak pojętej prawdy sądowej stał się m.in. Krzysztof Byskowski. Chcąc przerwać ten proces destrukcji polskiego życia publicznego, my, niżej podpisani, po zapoznaniu się z opracowaniami badawczymi oraz zawartymi w nich dokumentami historycznymi, których prawdziwość nie została podważona przez żadne poważne publikacje naukowe, stwierdzamy, iż według aktualnego stanu wiedzy. Po pierwsze, Lech Wałęsa był w latach 70. Rejestracja czynna obejmuje okres 70-76 tajnym współpracownikiem SB pod pseudonimem Bolek. Dwa, donosił na kolegów i brał za to pieniądze. Trzy, w okresie urzędowania Lecha Wałęsy jako prezydenta RP wypożyczył on podstawowe dokumenty dotyczące swojej osoby, z których najważniejsze zaginęły i nigdy nie zostały zwrócone do archiwum. W obronie prawdy historycznej oraz wolności słowa apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o dołączenie się do naszego oświadczenia. I w ciągu dwóch dni podpisało to oświadczenie 716 osób w Polsce. W ciągu kolejnych dni podpisało to oświadczenie 1721 osób. W tym ogółem z Białegostoku odważyło się podpisać 17. Dziękuję, kłaniam im się nisko. Tyle byłoby wprowadzenia. Proszę Państwa, zamiast próśb o jakiekolwiek sala, której jesteście w tej chwili, wymaga utrzymania. Proponujemy tak jak zawsze puszkę na salę i Państwo zechciejcie uprzejmie. Po prostu się składamy na utrzymanie tej sali. Także bardzo proszę. Książki do nabycia tutaj. I jeszcze jedna rzecz.
pytania do pana Krzysztofa, proszę bardzo składać na karteczkach. Koleżanka poda tutaj państwu, jeżeli zechcecie, także pani ma karteczki i zechcecie państwo wziąć od niej i napisać, potem przedstawić panu Krzysztofowi. Panie Krzysiu, ja przepraszam, że bez uzgodnienia z panem przeczytałam oświadczenie, ale to jest tak ważne, uznałam, że jest tak ważne, że miasteczenie powinni mieć świadomość, że coś takiego było. A kto przedstawi tytuł spotkania, wprowadzenia? PRL bis. Od Dziękuję bardzo Bożence. Bożenka oczywiście starała się przez, jak państwo słyszeliście, przez długi czas, żeby pana Krzysztofa Byczkowskiego tutaj zaprosić, no ale się wreszcie dał prosić i przyjechał. Witamy go serdecznie. Proszę państwa, pan Krzysztof Byczkowski jest instytucją, która budowała się przez szereg lat, mniej więcej od 1975 roku, kiedy zajął się przemytem literatury polskiej z zachodu do kraju. I oczywiście wówczas, jak większość tutaj z państwa wie, takie postępowanie było nagradzane przeszukaniami, 48 godzin aresztu, przesłuchania, no w każdym razie wszystko, co tylko było w rejestrze Służby Bezpieczeństwa, to było fundowane. Pan Krzysztof Byczkowski tego wszystkiego doświadczał szereg razy od tamtego czasu. W 1977 roku, kiedy karano niemiłosiernie robotników Ursusa i Radomia za wydarzenie z 1976 roku, za wystąpienia przeciwko podwyżkom płac, pan Krzysztof Byczkowski przystąpił do współpracy z KOR-em, a w 1978 roku był współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, co oczywiście był to protoplasta Solidarności. Właściwie dzięki powstaniu Wolnych Związków Zawodowych powstało Centrum Zarządzania jakby Antykomunistycznego na Wybrzeżu i dzięki temu mogło zaistnieć coś takiego jak Solidarność w 1980 roku. Pan Krzysztof Byczkowski był wówczas w strajku w Stoczni Gdańskiej. Był pomysłodawcą nazwy biuletynu strajkowego Solidarność. To hasło, które zdobyło później świat. To hasło, które niosło się, które jest jednym z najważniejszych haseł Polski, współczesnej Polski. Pan Krzysztof Byczkowski oczywiście został internowany, ale tak się złożyło, że dostał się do szpitala i w 1982 roku zniknął w Służbie Bezpieczeństwa, przeszedł do podziemia i w 1983 roku jednak został znowu pojmany, ale dzięki amnestii wyszedł na wolność. Oczywiście cały czas funkcjonował, działał, między innymi był jednym z inicjatorów dziekanii Klubu Myśli Politycznej. Po prostu był, jak przedtem pisał, był publicystą w podziemnych wydawnictw, wydawał, był człowiekiem cały czas aktywnym i tak doszło do Okrągłego Stołu, kiedy był obserwatorem z ramienia Studium Gdańskiego, tak? Wideo Studium Gdańskie. I wówczas stwierdził, że to, co tam zaproponowano, nie jest właściwe dla Polski. I od tego czasu drogi z wieloma dotychczasowymi przyjaciółmi rozeszły się i dzisiaj jest z nami tutaj. Inaczej myśli, aniżeli bardzo wielu, którzy idą w tej chwili z głównym prądem, powiedzmy z prądem Platformy Obywatelskiej. To jest pan Krzysztof Byczkowski. Ja chcę tutaj państwu powiedzieć, państwo o tym wiecie, że w tym miejscu my się spotykamy, tu się spotykają ludzie, którzy myślą inaczej. Oczywiście, że są tutaj niektórzy, którzy są służbowo, ale w większości państwo jesteście po prostu z własnej inicjatywy. To wszystko się dzieje dzięki Kościołowi, dzięki proboszczowi katedry, księdzu Żukowskiemu
I dzięki arcybiskupowi Ozorowskiemu oczywiście. Ja w imieniu Państwa wszystkich serdecznie im dziękuję, że możemy się tutaj spotykać. Oczywiście już powiedzieliśmy, że pan Krzysztof Wyszkowski napisał książkę. Ta książka jest do kupienia. Pan Tarasiewicz tutaj ma tę książkę i będzie mógł sprzedawać, a potem kto będzie chciał uzyskać cenny autograf, to zapraszany jest tutaj na scenę, z tym, że nie można dotykać tej drabinki, bo kopię. Tak się składa. Proszę Państwa, koniec. Aha, jeszcze jedna rzecz. Chcę Państwu powiedzieć, że jest tutaj pan senator Dobrzyński z nami, kandydat na prezydenta miasta Białegostoku. Bardzo nam z tego powodu przyjemnie, że nas zaszczycił. A teraz pan Krzysztof Wyszkowski. Jeszcze jedna uwaga króciutka. Pytania, jeżeli Państwo będziecie mieć, to proszę pytania zapisywać na kartce. Proszę Pani podniesie rękę, dobrze? Gdzie tę kartkę można dostać? Jeżeli ktoś będzie chciał otrzymać taką kartkę, zapisać pytanie, to proszę bardzo. Rzecz polega na tym, że nie możemy przedłużać, ponieważ pan Krzysztof jechał cały dzień, praktycznie jest zmęczony. Ustaliliśmy, że spotkanie będzie trwało 2 godziny. Dziękuję. Pan Krzysztof Wyszkowski, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Jestem bardzo zaszczycony nie tylko Państwa przybyciem, ale i miejscem tym szlachetnym tu obok katedry, obok Pałacu Branickich. No, jest wspaniały, naprawdę wysoki zaszczyt. To rzadko się zdarza, żeby gospodarze potrafili dysponować na tego typu spotkania tak wspaniałym salą, pomieszczeniem. Dziękuję serdecznie i przepraszam, że rzeczywiście z powodów zdrowotnych poprzednie umówienia co do spotkania w Białymstoku były anulowane. No, wreszcie się udało i mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę tym, co będę Państwu miał do powiedzenia, ale oczywiście później zapraszam do rozmowy po prostu. Także myślę, że jeżeli pojawią się jakieś kwestie, które Państwo będziecie chcieli, żeby bardziej precyzyjnie wyjaśnić, to ja bardzo chętnie na każdą, bez żadnych tabu, żadnych tajemnic będę starał się odpowiedzieć. A teraz no, rozpoczynając od tematu, który umówiliśmy z szanowną panią organizatorką, mianowicie PRL bis, czyli od Okrągłego Stołu do Smoleńska. No to brzmi bardzo ogólnie i może trochę niejasno, więc ja może od razu sprecyzuję, że z pewnością osobą, która najlepiej reprezentuje całą tę historię od Okrągłego Stołu do Smoleńska jest świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, prawda? To on był w tych dwóch miejscach. On był w tych dwóch miejscach osobą, przy Okrągłym Stole może nie był najważniejszą, ale był jednym z bardzo ważnych osób, jedną z niezbędnych dla całości przebiegu tej instytucji osób. A w Smoleńsku z pewnością był osobą najważniejszą, z pewnością gdyby to nie on leciał tym samolotem, to do tragedii by nie doszło. Chodziło właśnie o upokorzenie w jego sobie no, nas wszystkich, naszego państwa i naszego społeczeństwa. No więc w gruncie rzeczy temat od Okrągłego Stołu do Smoleńska to można opisać inaczej jako drogę, którą Lech Kaczyński, działacz Wolnych Związków Zawodowych od 77 jeszcze, bo to w 78 myśmy to utworzyli, ale w 77 się zawiązała ta grupa inicjatywna w Gdańsku, drogę, którą Lech Kaczyński pokonał właśnie od tego okresu przez Solidarność, to z lat 80-81, przez stan wojenny do Okrągłego Stołu w 89 roku. Myśmy byli razem w trzech strajkach. W 80 roku, w sierpniu, w Stoczni Gdańskiej i w obu strajkach w 88, w maju i znowu w sierpniu 88 roku. Tam w 88 jeszcze był
był Jarosław, razem z Lechem, obaj bracia byli razem. Wszyscy we trójkę pilnowaliśmy Wałęsy, żeby nam Wysoczyn nie uciekł. Wszyscy nastawieni byliśmy wtedy bardzo radykalnie. W Chełmcieje pamiętacie Państwo, że strajk sierpniowy w 1988 roku kończył się w ten sposób, że także 29 czy 30 sierpnia przyjechał do stoczni Bronisław Geremek, który zażądał w istocie od Komitetu Strajkowego, nas, my mieliśmy funkcję doradców Komitetu Strajkowego Stoczniowego, żeby strajk zakończyć, ponieważ według Geremka w biurze politycznym KCPZPR przejęli kierownictwo tak zwani twardzi, tak zwany beton i jeżeli nie zakończymy natychmiast strajku, to nas rozjadą tutaj czołgami, będzie strzelanina, zmiażdżą, prawda, powtórzenie 13 grudnia, coś takiego. Więc jeżeli chcemy ratować szansę na jakieś tam rozmowy, które się już wcześniej zaczęły zakulisowe, to powinniśmy natychmiast opuścić stocznię, a na pewno od razu powinien wyjść Lech Wałęsa. I myśmy wtedy dość ostro, przyznaję osobiście, bo ja osobiście też ostro zaatakowałem Geremka, był tam również Bogdan Borusewicz, dzisiaj Państwo go znacie z telewizji jako człowieka, który jest po tamtej stronie, właśnie po stronie ludzi okrągłego stołu, a wtedy on razem z nami bardzo twardo stawiał na kontynuację strajku, na żądanie podjęcia rozmów z Solidarnością strajkującą, a nie z Solidarnością, która by się miała wyrzekać broni strajkowej. No tak, ludzie się zmieniają. Tutaj właśnie Bogdan Borusewicz jest przykładem takiej wielkiej, bardzo zresztą przykrej dla wszystkich ludzi, którzy uznali z tamtych czasów zmiany. No ale to już inna historia. Myślę, że to jest zmiana, która się dokonała z miłości do kariery politycznej, a nie z jakiejś rewizji poglądów politycznych. No ale pominijmy już biednego Bogdana Borusewicza. Wracając do tej sytuacji z 30 sierpnia 1988 roku, Geremek mówi, że musimy to zakończyć, Wałęsa chce uciec nam ze stoczni. No myśmy wszyscy czterej, to znaczy Borusewicz, Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński i ja, dosłownie za rękawy przy marynarce trzymaliśmy Wałęsy, żeby nam się gdzieś przez ubikację nie wyrwał z tej stoczni, coś tak, nie uciekł. Przytrzymaliśmy go i przyszła informacja, bo pamiętacie Państwo w telewizji, to trochę może nudzę, ale szczegóły, w telewizji towarzysz Kiszczak ogłosił, że gotów jest, władze gotowe są podjąć rozmowy ze strajkującymi pod warunkiem odłożenia pistoletu strajkowego. Że w tych warunkach strajku nie będziemy rozmawiać. Wyglądało to poważnie. Po czym się okazało, że kiedy wytrwaliśmy, przyszło zawiadomienie od Kiszczaka, że Kiszczak zaprasza Lecha Wałęsy na rozmowę do Warszawy i wtedy się odbyła ta w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1988 roku ta słowna rozmowa z udziałem Mazowieckiego i zdaje się biskupa Dąbrowskiego, w trakcie której umówiono podstawy okrągłego stołu. Dalszy proces Państwo znacie, ale o co mi chodzi? W 1988 roku latem wszyscy byliśmy radykałami. To znaczy wszyscy uważaliśmy, że nie ma możliwości porozumienia z komunistami bez Solidarności. Po pierwsze zaczynamy, każdy kontakt, każda dyskusja z komunistami musi zaczynać się od ich zgody na reaktywację Solidarności. Jesień 89 roku, 88 roku, to był okres, w którym następowało kruszenie się tych zasad. I tutaj powiem, że jednym z ludzi, który się
częściowo wykruszył, był właśnie nasz bohater, człowiek, którego osobiście zawsze głęboko szanowałem i do dzisiaj uważam go za najwybitniejszego polskiego polityka, czyli nasz nieodżałowany, świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński. On w tym czasie dał się przekonać, że Solidarność nie musi być odtworzona, a może być reaktywowana, niejako założona na nowo. To była taka formuła pośrednia nieco, bo tam później ten majątek niby zwrócono, czyli tu były elementy kontynuacji, ale w gruncie rzeczy Solidarność była budowana od nowa i to w dodatku formule specyficznej, mianowicie nie od dołu, tak jak to się działo, pamiętacie Państwo, w sierpniu 80 roku i później we wrześniu 80 roku, kiedy w zakładach pracy ludzie się organizowali, powoływali jakieś komitety, ci przedstawiciele komitetów powoływali jakieś międzyzakładowe komitety, prawda, później powstawały regiony i w końcu powstała Komisja Krajowa. W 88 jesienią i przy okrągłym stole w 89 omówiono budowę Solidarności od góry. To znaczy najpierw uznany został za postać oficjalną przewodniczący Lech Wałęsa, który mianował następnie Komisję Krajową. Pamiętacie Państwo, że przy okazji powstała taka instytucja, no właśnie przez, nie wiadomo przez kogo powołana, jak nie wiadomo przez kogo, to musiało to być w jakimś porozumieniu z Kiszczakiem i z Jaruzelskim, mianowicie Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. Pamiętacie, 60 osób zgromadzonych, to tacy ludzie Kremek, Michnik oczywiście, Mazowiecki i tak dalej, ale również Lech Kaczyński. Chodzi mi o to, że Lech Kaczyński dał się przekonać, że rezygnując z takiego stanowiska absolutnie pryncypialnego, to znaczy z komunistami nie rozmawiamy, rolą komunistów jest oddać władzę narodowi, no i najlepiej uciec do Moskwy, prawda? A w każdym razie nie przyjmujemy ze strony komunistów żadnych warunków w rodzaju na przykład porozumienia wspólnego, w celu wspólnego rządzenia, już nie mówiąc o takich rzeczach jak rozkradzenie majątku narodowego, to uwłaszczenie nomenklatury, co było w Kremlu, na przykład, czy na przykład rezygnujemy z wymierzenia sprawiedliwości ludziom odpowiedzialnym na przykład za mordy, już nie sięgając nawet w przeszłość, w historię PRL-u, ale na przykład no, chociażby za okres stanu wojennego, prawda? Przynajmniej ten okres, czyli tą zbrodnię dokonano bezpośrednio na Solidarności, czyli w gruncie rzeczy na ludziach, którzy siadali do Okrągłego Stołu, na ich kolegach. No, proszę sobie przypomnieć, że w przededniu Okrągłego Stołu zamordowano dwóch księży, prawda? Księdza Niedzielaka i księdza Suchowolca. To byłby jakby przykład, to się dzieje na żywo, prawda? Więc wyrzeczenie się tej postawy wydawało się, no czy myśmy wcześniej myśleli, że trzeba przy tej postawie trwać, a realiści, do których trzeba by zaliczyć Lecha Kaczyńskiego, uznali, że można z tego zrezygnować, jeżeli komuniści będą równolegle bardzo wyraźnie ustępować ze swoich pozycji, będą dążyli do rzeczywistego dialogu, jeżeli rzeczywiście ten tak zwany kontrakt okrągłostołowy będzie realizowany uczciwie. Chodzi mi o to, żeby Państwu powiedzieć, że Lech Kaczyński był tym człowiekiem najbardziej uczciwym, najczystszej dobrej woli, który dał z siebie zrobić realistę politycznego. Startował jako radykalny antykomunista, ale pod wpływem absolutnej większości tego elity wtedy tej okrągłostołowej, czyli mówię środowisko Mazowieckiego, Geremka, Stelmachowskiego, profesora, który tutaj w Białymstoku przecież u Państwa wykładał, prawda? On był tutaj, zatrudnił Jarosława Kaczyńskiego, prawda? Stąd te związki Geremka z Białymstokiem.
wielu innych. Elita Polski, już nie mówiąc o reżyserach, właśnie Wajdach i tym podobnych, prawda, aktorach, wspaniałych jakichś aktorkach również, jakichś kobietach, pisarzach, no różnego typu. To, co się nazywało elitą twórczą, kulturalną, elitą również polityczną, opozycyjną. Wszyscy ci ludzie byli popierani kontra okrągłego stołu i Lech Kaczyński dał się przekonać, że to jest droga słuszna. Poza wszystkim muszę powiedzieć, że Lech miał taki szczególny stosunek do Lecha Wałęsy. Kiedy Lech Kaczyński przystąpił do działalności w Warszawie, on przystąpił wcześniej do działalności korowskiej, ale w Gdańsku w 77 roku i w 78 zetknął się z Wałęsą, to pamiętam, że to był taki stosunek bardzo dziwny. Mianowicie Lech Kaczyński był wykładowcą akademickim, to typowy intelektualista, człowiek rozumujący, zdystansowany, rozumujący kategoriami teoretycznymi w dużym stopniu, mający olbrzymi szacunek do ludzi pracy fizycznej, prawda, ludzi, którzy tracili życie, bo mówimy o Gdańsku. I spotykaliśmy się w środowisku, w grupie ludzi, którzy byli na przykład ranni. Niektórzy otrzymali po kilka kul w grudniu 70 roku. To byli ludzie, których koledzy zginęli. Więc Lech Kaczyński miał poczucie, że stykając się z robotnikami z tego środowiska, styka się z autentycznymi bohaterami. Wtedy oczywiście nie wiedział, że nikt z nas nie wiedział, że Lech Wałęsa w grudniu 70 roku był po tamtej stronie. Współpracował z komunistami już od 14 grudnia 70 roku, czyli od początku tych zaburzeń grudniowych, rewolty grudniowej. W każdym razie Lech miał szczególny sentyment, no taki szacunek do Lecha Wałęsy jako tego człowieka ciężkiej pracy i człowieka, który osobiście przeżył grudzień 70 roku, którego koledzy zginęli. Wiecie Państwo, znacie to przecież z mediów, chociażby jak to Lech Wałęsa potrafi mówić, jak to on sam, zresztą film pokazuje, jak on, wszyscy uciekają, a on sam rzuca się na to ZOMO, prawda, walczy jednoosobowo z tą Danuśką, prawda, tylko w zapasie ewentualnie. No w końcu, no przyznaję, wielu w to wierzyło, ja może mniej wierzyłem, bo ja byłem w tym czasie robotnikiem, więc może bardziej praktycznie znałem to środowisko, ale Lech Kaczyński miał do Wałęsy właśnie tego rodzaju szacunek. Także po okrągłym stole, kiedy przystąpiliśmy do obalania Jaruzelskiego jako prezydenta, pamiętacie Państwo, w wyniku okrągłego stołu Jaruzelski został w lipcu 1989 roku wybrany prezydentem i wtedy myśmy właśnie Lechem Kaczyńskim, Jarosławem Kaczyńskim podjęli akcję wymuszania na Wałęsie zgody na kandydowanie, czyli w istocie zgody na obalenie Jaruzelskiego. No, Wałęsa się tam trochę opawiał, ale w końcu się to udało i wiosną 1990 roku zostały ogłoszone ogłoszony fakt kandydatury Lecha Wałęsy na prezydenta. Wtedy drugim kandydatem okazał się Tadeusz Mazowiecki, wybuchła cała ta afera, wojna na górze i tak dalej. Nie chcę tu Państwa zanudzać tymi szczegółami, chodzi mi o to, że Lech Kaczyński po tym, jak okazał się nazbyt ugodowym realistą w trakcie okrągłego stołu, popełnił drugi błąd. Uwierzył, że Lech Wałęsa jest antidotum na okrągły stół, że za pomocą Lecha Wałęsy, współpracując z Lechem Wałęsą, uda się obalić kontra okrągłego stołu, uda się, no to co Lech Wałęsa mówił, tam siekierka, pamiętacie Państwo, puszczenie w skarpetkach i tak dalej. Lech Kaczyński w to wszystko wierzył. To nie trwało długo, to trwało jakieś nieco ponad pół roku, po czym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przekonał się szybko, że Lech Wałęsa zmierza w zupełnie innym kierunku. To już wtedy się zaznaczyło w stosunkach
polsko-rosyjskich, jakieś dziwne negocjacje prowadzone przez Kancelarię Prezydenta, przez Wachowskiego i innych, z pominięciem nawet Ministerstwa Spraw Zagranicznych, innych instytucji rządowych, w tym Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kierowanego przez Lecha Kaczyńskiego. No okazało się, że obaj bracia Kaczyńscy stracili do Wałęsy zaufanie i odeszli. Odeszli z kancelarii. To oczywiście Wałęsa do dzisiaj mówi, że on ich wyrzucił. To nieprawda. To był bardzo ostry spór, w trakcie którego w finale padły bardzo ostre słowa, gdzie Kaczyńscy powiedzieli Wałęsie, czy zagrozili mu sądem po prostu. Byli przekonani jeszcze, że sytuacja nie jest tak zła, że sądownictwo polskie nie jest tak skorumpowane, że da się pewne sprawy przed sądem przeforsować. No później się okazało, że niestety sądownictwo polskie było wikłane tak bardzo w przeszłość PRL-owską, że służyło nadal władzy. Także to się nie skończyło. Nigdy Kaczyńscy Wałęsy przed sądem nie postawili, to się nie udało. Ale to był ten incydent, który spowodował, że się rozstali. Dobrze, wracając do początku. Lech Kaczyński zaczyna jako radykał pod wpływem elit solidarnościowych, tych elit okrągłostołowych, elit kulturalnych, elit, no trzeba powiedzieć, narodowych. To byli najsławniejsi ludzie w Polsce, najwybitniejsi pisarze, najwybitniejsi naukowcy, ludzie o renomie międzynarodowej, filmowcy właśnie. Cała elita społeczna. Więc zostaje realistą, po czym z okrągłego stołu wychodzi w kierunku zmiany. Pomaga Lechowi Wałęsie zbudować Solidarność, właściwie jest praktycznie tym, który od strony administracyjnej tworzy Solidarność i idzie później do Biura Bezpieczeństwa Narodowego budować polską politykę zagraniczną. Wtedy okazuje się, że z Lechem Wałęsą współpracować nie można. I obaj bracia Kaczyńscy przystępują do współpracy wtedy z Janem Olszewskim, później powstaje rząd Jana Olszewskiego, pierwsze wybory demokratyczne, wolne wybory do parlamentu, wygrywa koalicja stronnictw niepodległościowych, wolnościowych, Wałęsa desygnuje na premiera Bronisława Geremka, Sejm odrzuca tą kandydaturę i wybiera Jana Olszewskiego na premiera. Kaczyńscy wchodzą do zespołu wspierającego Jana Olszewskiego. Rozpoczyna się ta sławne kilka miesięcy walki z układem okrągłostołowym, zakończone sławną tą nocną zmianą, prawda, i to już Państwo wiecie, udziałem Mazowiecki z Donaldem Tuskiem w głównych rolach. Spisek z Wałęsą obalają tam nocą, ta umowa w celu obalenia rządu Jana Olszewskiego, wszystko się rozpada. I to był moment, myślę, w którym Lech Kaczyński zaczął... Halo? Halo? Ostatecznie przekonał się, że to, co się nazywało realizmem politycznym do tego czasu, jest drogą, no, krótko mówiąc, fałszywą, że jest błędem, jest nawet, mówiąc otwarcie, zwyczajnie oszustwem, że o wolność, że wolności się nie otrzymuje na zasadzie kompromisów przy okrągłym, czy kwadratowym stołem, czy pod stołem, czy w jakikolwiek taki sposób, że komuniści nie mogą być partnerami do rozmów o wolności, komuniści nie mogą być partnerami do rozmów o niepodległości, nie mogą być partnerami do rozmowy o stosunkach polsko-rosyjskich, nie mogą być partnerami do stosunkach o, nie wiem, o wymiarze sprawiedliwości, czy o tajnej policji,
bo to są zbrodniarze, to są zdrajcy, zbrodniarze i złodzieje. To są ludzie, z którymi nie można żadnych umów zawierać, ponieważ oni każdą umowę skłamią, zafałszują, sprzeniewierzą. To jest bolszewizm, komunizm, bolszewizm, leninizm. To jest walka do końca. To jest czyste zło, to jest rak na ciele ludzkości. No i myślę, że od tego czasu Lech Kaczyński, rozpoczęła się w nim ewolucja z pozycji polityka realistycznego do pozycji człowieka, który uważał, że przy zachowaniu jednak drogi demokratycznej, bo on nigdy nie zrezygnował, nigdy nie przeszedł nie doszedł do stanowiska, w którym by uznał na przykład, że trzeba by przeprowadzić w Polsce na przykład zamach stanu po to, żeby tą wolność jakoś szybciej, w czymś sposób jednoznaczny osiągnąć. Zawsze stał na stanowisku przestrzegania reguł demokracji, ale wtedy uznał, że jego drogi z tym poprzednim dominującym w Polsce układzie politycznym, z tymi środowiskami dominującymi do dzisiaj w życiu publicznym, w mediach się rozeszły. I tu to były przecież lata walki, lata sporu, lata sukcesów i lata gorzkich porażeń. Ale w końcu był ten fenomenalny sukces. Lech Kaczyński został, no najpierw został prezydentem Warszawy, później został wybrany prezydentem Polski. I wtedy rozpoczęła się ta najważniejsza praca Lecha Kaczyńskiego. Praca nad budową bezpieczeństwa państwowego. To, co okazało się, że tak jak przed wojną, bo Polska odzyskała, znaczy mówię, po pierwszej wojnie Polska odzyskała niepodległość najpierw, no tam symbolicznie 11 listopada 1918 roku, ale praktycznie dopiero w 20 roku, pokonując bolszewików orężnie przy pomocy armat i przy pomocy bagnetów, tak znowu Polska, ta nowa Polska pookrągłostołowa, też może być obroniona tylko wtedy, jeżeli to będzie silne państwo, mające silną armię, prowadzące niezależną, niepodległą politykę zagraniczną. Jeżeli Polska będzie uzbrojona w sensie militarnym, ale i w sensie moralnym również. No i rozpoczął to wielkie dzieło edukacyjne, tam się rozpoczęły przecież działania przy Instytucie Pamięci Narodowej, budowa Muzeum Powstania Warszawskiego. To wszystkie były symboliczne te ruchy, czy wyraźne te ruchy, które pokazywały, do czego zmierza Lech Kaczyński. Lech Kaczyński zmierza do tego, żeby Polska była przygotowana na moment, w którym Rosja znowu, może nie tak jak w 1920, nie tak od razu, nie tak chaotycznie, ale kiedy Rosja będzie chciała nas zaatakować, kiedy stanie się znowu agresorem i kiedy znowu stanie się niebezpieczne, nie tylko dla Polski zresztą, ale i dla Europy. I pamiętacie Państwo, stąd się wzięła jego podróż do Gruzji, stąd się wzięła jego polityka energetyczna, wymuszanie na Unii Europejskiej wspólnych rozmów z Gazpromem, wspólnych rozmów o dostawach ropy naftowej z Rosji i tak dalej. W ogóle wspólnych rozmów w stosunkach z Rosją. Ale i to było, i co się stało? Cały ten układ, przy okrągłym stole jeszcze Lech Kaczyński współpracował, większość z tych elit, które tworzyły okrągły stół, wtedy rzuciły się na Lecha Kaczyńskiego jako szaleńca, jako człowieka ogarniętego manią rusofobiczną. Wtedy słyszeliśmy przecież, że Polska ma najcudowniejszą sytuację od 300 lat, że jest absolutnie bezpieczna, że nic nam nie grozi, że historia właściwie się skończyła, że Putin jest naszym przyjacielem, że Rosja to już nie ma nic wspólnego ze Związkiem Radzieckim,
zmieniła się geopolityka, zmieniła się praktyka europejska, że przecież jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, wszystko jest bezpieczne, nie ma mowy o żadnej zmianie granic w Europie, a nawet na świecie. Okazało się, że Lech Kaczyński stał się jak symbolem jakiegoś myślenia czarno-szczecinnego, jakiegoś ciemnego, oszołomskiego, reakcyjnego i co najważniejsze właśnie rusofobicznego. I chodzi mi o to, żeby przedstawić Państwu historię PRL-u, BIS, czyli III Rzeczpospolitej, zarządzanej przez elity kongresowe, przez postać Lecha Kaczyńskiego, czyli człowieka, który od pozycji realisty, akceptującego kompromis z komunistami zawarty przy okrągłym stole, przeszedł przez lata doświadczeń osobistego dotknięcia materii politycznej, realiów politycznych III Rzeczpospolitej do pozycji tego właśnie prezydenta, który chciał Polskę zabezpieczyć przed, jak przewidywał, nieuchronną presją, a może nawet agresją ze strony Rosji. I elementem tej polityki było przywracanie czy utrwalanie pamięci narodowej. Pamiętacie Państwo spotkanie premiera Tuska z prezydentem Putinem, uściski, mianowicie okazało się, że nie mamy lepszego przyjaciela w Europie niż prezydent Rosji, prawda, że wszystko, że to są najlepsze stosunki i tak dalej, a ten rusofobicznie nastawiony prezydent Kaczyński chce ni w pięć, ni w dziewięć przypominać o takich rzeczach jak Katyń, więcej chce w ogóle tam polecieć. W związku z tym okazało się, że nie ma dla niego samolotu. Pamiętacie, ta historia się w ten sposób zaczęła. Ale to jest właśnie bardzo znaczące. To naprawdę takie są te straszne, straszne fakty. On zginął dlatego, że chciał przypomnieć Polakom i Europie, Polakom i Rosjanom, że przeszłość nie jest tylko światem minionym. Przeszłość, że tak powiem, ciąży nad przyszłością. Przeszłość powraca. Jeżeli nie będziemy do niej przygotowani, jeżeli nie będziemy tak silni, by się móc tej przeszłości przeciwstawić, to ta przeszłość się może powtórzyć. I w tym sensie symbolicznym ona się powtórzyła. PRL BIS, właśnie to nieprawdziwe państwo, które powstało przy okrągłym stole, zabiło Lecha Kaczyńskiego. Okazało się, że ten realizm, z którego to państwo wystartowało w 1989 roku, nie potrafił obronić swojego prezydenta i elity państwa polskiego, które leciało z nim tym nieszczęsnym samolotem. To nie przypadkowo. I data, i miejsce, i ludzie, którzy tam zginęli z prezydentem Kaczyńskim na czele, to nie było żadne przypadkowe wydarzenie. To był dokładnie to wydarzenie, które mówi wszystko o Polsce współczesnej. O tej Polsce, którą przed sierpniem 80 roku może marzyliśmy, po sierpniu 80 roku budowaliśmy, staraliśmy się budować jeszcze z elementów dość niezgrabnych, prawda? No państwo związkowe, no społeczeństwo zorganizowane w Związek Solidarność, to państwo, o którym się wydawało, że być może bardzo wielu ludzi w to wierzyło, to państwo, które uda się może z kawałków, może z tych klocków nieforemnych, może częściowo sfałszowanych, może jakiś nawet nieudatnych,
ale czas mija, okoliczności są dobre, uda się to Polskę jakoś sklecić, jakoś umocnić, okoliczności europejskie, światowe, geopolityczne są korzystne, Polska, młodzież polska rośnie, wtedy nie przewidywaliśmy przecież jeszcze na początku, że miliony Polaków uciekną z Polski po prostu, bo w dużym stopniu. Przecież trzeba to też brać nie tylko jako efekt różnicy w dochodach, ale również też troskę młodych ludzi o przyszłość. Tutaj można się zastanawiać, czy gdyby młodzież polska od 1989 roku miała przeświadczenie, że budujemy nowe, zdrowe państwo, bardzo przepraszam Państwa, na nowych, zdrowych zasadach, sprawiedliwość, uczciwe urzędy, państwo dbające o interesy obywatela, to czy oni rzeczywiście wszyscy polecieliby na te zmywaki w Anglii, zamiast próbować znaleźć swoje miejsce w Polsce? No ale to inna sprawa. Wracając do tej kwestii. Lech Kaczyński jest symbolem klęski Okrągłego Stołu. Człowiek, który siedział przy Okrągłym Stole i który uwierzył, który zawierzył i, jak mówię, dużej części, przeważającej części ówczesnej elity społecznej, który uwierzył osobiście Lechowi Wałęsie, który przeszedł następnie bardzo daleko idącą ewolucję, aż do tej formuły, w której stał się, myślę, przywódcą całej tej formacji europejskiej, która zdawała sobie sprawę z tego, że to nieprawda, jak to mówiono od razu po upadku Związku Sowieckiego, że historia się skończyła, że historia się rozwija i że znowu spotkamy się z imperium zła na którymś zakręcie. Bardzo Państwa przepraszam, coś mi się stało. Myślę, że zresztą wiem o tym, że to Lech Kaczyński był wzorem, przykładem i natchnieniem takich ludzi jak no ten sławny premier Węgier, który u siebie zrobił to, czego uczył się w Polsce, prawda? Czy wzory brał z Polski, okazało się, że łatwiej było to zastosować i skutecznie udało mu się zastosować na Węgrzech, w Polsce jest z tym gorzej. A nie wiem, czy dość logicznie i sprawnie przedstawiłem ten wywód, ale może na razie skończę i poczekam teraz na Państwa pytania. Bardzo proszę. Dziękuję Panu Krzysztofowi. Proszę o pytania.